Cześć, z tej strony Paula, witajcie na Polach Książkowych. Ja Was witam w filmie, którego tematyką są zapowiedzi czerwca, czyli po prostu książki, które będą się w czerwcu wydawać. I takim krótkim słowem wstępu, jeżeli pierwszy raz oglądacie u mnie na kanale tego typu film, to po prostu premiery, które ja wybieram, to jest jakby tylko moje odczucie i tylko moja opinia o tym, co według mnie będzie właśnie najciekawsze w danym miesiącu. Czasem są tytuły, które mnie po prostu zainteresują gdzieś tam przy przeglądaniu. Czasem w ogóle zwracam uwagę, że wow, jaka fajna okładka, muszę zobaczyć, co to jest za książka. Więc takie kryteria oczywiście. Zapraszam Was tak jak zwykle do komentowania i do tego, żebyście też przedstawili swoje premiery, na które wyczekacie, być może które ja pominęłam, a którymi powinnam się zainteresować. Więc zapraszam Was do oglądania. Z Empiku będą, bo czerpię głównie wiedzę ze strony Empiku i tam będą zapowiedzi chronologicznie, a potem mam dwie, które już jakby są poza chronologią. Pierwsza książka to jest Hrabia Monte Cristo. Wydawało mi się, że ja Wam o niej mówiłam, jeżeli chodzi o maj, ale nie wiem, nie pamiętam, po prostu kojarzę tę okładkę, kojarzę ten tytuł i będzie to wydanie ze świata książki w tej pięknej, ekskluzywnej serii. Dla tych, co kolekcjonują, no to na pewno bardzo pięknie będzie wyglądała na półce. I to jest właśnie wydanie jednotomowe, bo w MG mamy dwa tomy, a tutaj mamy jedno bardzo grube, około 1000 stron. Więc no tak, moja opinia jest taka, że lepiej mieć jedną książkę niż dwie, ale oczywiście kto co lubi. Kolejna książka, czyli Moje serce i moja kolekcja rośnie, czyli Wymarzony dom N z tłumaczenia Anny Bańkowskiej, wydawnictwo Marginesy, czyli właśnie ta seria z takim nowym tłumaczeniem Anny z Zielonego Wzgórza. I właśnie Wymarzony dom N to jest już wtedy, kiedy Ania i Gilbert są już małżeństwem i właśnie mają ten swój pierwszy dom, gdzie rodzi się ich pierwsze dziecko. Jest to dosyć smutna książka akurat, ale w tej serii też znam smutniejsze. Jak zwykle w pięknej, kolorowej szacie graficznej. No naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o to, jak wydawnictwo Marginesy te książki wypuszcza, no to naprawdę mi się podobają, bo naprawdę cudownie uzupełniają biblioteczkę. I wydawnictwo Fabryka Słów wypuszcza trzecią część Ukrytego Dziedzictwa, czyli Pożoga Ilony Andrews, duetu pisarskiego. Ja tę książkę już mam w koszyku, ja już ją mam na TBR na czerwiec, więc jeżeli oglądaliście tamten film, to wiecie już, o czym jest ta książka, o czym jest ta seria. Jeżeli nie, to Was serdecznie do tego zapraszam. I następna książka to jest Katedra Bena Hopkinsa. To jest książka, która w 2021 roku była bestsellerem według Sunday Timesa, New York Timesa. W ogóle no, najlepsze książki, jakie ludzie czytali, historyczne, dlatego że Katedra jest to książka, która jest tu plasowana w XIII wieku i mamy oczywiście temat katedra, tak? Od odnawianie świątyni na tle. Zaraz Wam przeczytam, co bardzo ciekawego będzie tam się działo. Walka o władzę i wpływy między Kościołem a możnymi, płonące stosy heretyków, watykańskie i dworskie intrygi, polityczne stronnictwa i ekonomiczne interesy, skrywane miłości. To wszystko sprawia, że miłośnicy prozy Umberta Eco, Hilary Mantel i Kena Folletta będą zachwyceni atmosferą i żywymi postaciami Katedry Bena Hopkinsa. No temat, który mnie bardzo interesuje, zresztą wydaje mi się trochę, że gdzieś tam klimat jest podobny co w Filarach Ziemi, tak po tym opisie, który tutaj jest. Ale ta okładka jest cudowna, jest naprawdę boska. Trochę szkoda, że to jest miękka okładka, ale na pewno ją dodam do koszyka. Następnie jest książka Mary Henley Rubio, Maud Montgomery, czyli najsłynniejsza biografia Lucy Maud Montgomery. Ja po prostu lubię tę autorkę, a wiem, że część z Was interesuje się biografiami, dlatego proszę bardzo, będzie w czerwcu biografia. Będzie również nowe wydanie książki Susan Collins, Gregor i Przepowiednia Zagłady. Jest to druga część opowieści o Gregorze. Ja nie czytałam żadnej, ale po prostu gdzieś tam cały czas mam w głowie tego Gregora
żeby przeczytać. Bardzo lubię Susan Collins, w sensie no tak, te książki, książki czytam. Igrzysko śmierci i Ballady ptaków i węży i no podoba mi się, jak ona prowadzi akcję, więc tutaj no moje zainteresowanie Gregorem przez to wzrasta, no ale właśnie jeszcze mamy nową okładkę z nowego wydawnictwa, chyba nawet, bo to jest wydawnictwo Poradniaka. Nie wiem, nie kojarzę z jakiego wydawnictwa były poprzednie wydania, ale no to wygląda fajnie. Dalej mamy debiut literacki i jest to Iddo Geffen. Jest to izraelski pisarz i wychodzi z książką Jerozolimska plaża. Już w ogóle są sprzedane prawa do ekranizacji tej książki, więc no, ten autor też został okrzyknięty najlepszym w ogóle debiutem w Izraelu. I co? I to jest książka, w sumie to jest seria opowiadań, w którym gdzieś tam wszystko się dzieje na pograniczu rzeczywistości takiej, wiecie, naszej i tej wirtualnej. Tutaj właśnie jedno z nich mówi, że może by właśnie tak rzucić Jerozolimę, przenieść się do Berlina i oczywiście wszystko nie ruszając się z domu i kreować taką rzeczywistość. Jest to literatura piękna, więc też wyobrażam sobie, że nie będzie to po prostu jakieś tam, wiecie, że to nie będą jakieś tam opowiadania takie bardziej nowoczesne może, czy pospolite, chociaż tło jest takie, takie dosyć na czasie. Ale naprawdę opis jest bardzo zachęcający i te wszystkie opinie są bardzo zachęcające, więc zapraszam Was, może też jesteście zainteresowani. Dalej intuicjonistka Colson Whitehead, autor, czyli Kolei podziemnych miedziaków. I okładka oczywiście nawiązuje gdzieś tam do tamtych książek, jest w podobnej jakby szacie graficznej, tak jak zresztą widzicie, więc też fajnie będzie się komponować z tamtymi książkami. Ja tamte mam też gdzieś tam w planach kupić, ale właśnie fajnie, że się wydaje książka w takiej szacie graficznej. Jest to w ogóle debiut Colsona Whiteheada. Bardziej takie jak ja z tego, co tutaj przeczytałam, no to jest bardziej w duchu fantasy, więc no też jestem ciekawa, co tam ten autor napisał. Następnie Tessa Arlen w służbie królowej. Jest to książka o najlepszej, najbardziej ukochanej, najbliższej sercu guwernantce Elżbiety II, więc wydaje się dosyć w sensie ciekawy temat, taki wiecie, zajrzenia w ten świat troszeczkę od strony nie władzy, tylko właśnie od strony takiej tej ukrytej, tak, tego co nie widać. Następnie książka, która właściwie nie wiem, czy mnie tak do siebie zachęciła, ale gdzieś tam, nie wiem, czy to ta okładka, czy jakiś, nie wiem, i też no, nie ręczę za to, jaka będzie jej treść. I jest to Mary Lou, Gwiazdy i cienie. I oczywiście na okładce jest napisane, że to jest autorka numer jeden w bestsellerach New York Timesa. I już Wam mówię, o czym jest ta książka. Mamy ojca, który jest gangsterem i córkę. I ta córka zażyczyła sobie koncert pewnego sławnego gwiazdora, oczywiście prywatny. I pewna grupa, która się zajmuje takimi zadaniami specjalnymi, widzi w tym okazję, aby właśnie wykorzystać tego piosenkarza, żeby on wyniknął w te kręgi najbliższych osób tego gangstera. No i właśnie ten nasz gwiazdor, Winter Young, zaczyna współpracować z agentką tej grupy od zadań specjalnych i coś tam, wiecie, coś tam oczywiście między nimi zaczyna się dziać. No, po opisie właśnie nie mogę stwierdzić, czy to będzie fajne, czy nie, ale gdzieś tam, nie wiem, no czuję się jakoś tam zachęcona. Eneida, najpiękniejsza w dziejach historia o miłości, zdradzie i rozpaczy, autorstwa Marylu Oliwa. Musiałam to przeczytać, bo bym na pewno tego nie zapamiętała. Wydarzenia w tej książce zaczynają się od ludzi, którzy uciekają z płonącej Troi wprost do Kartaginy, którą założyła Dydona. Według legendy Dydona jest to silna kobieta, która przetrwała męczarnię i zabiła się z miłości, ale właśnie tutaj, jak głosi opis tej książki, mamy jej wersję wydarzeń, jej właśnie kobiece spojrzenie na tę całą sytuację. Wydaje mi się, że to będzie fajna książka, właśnie coś w stylu Madeline Miller, czyli historia po prostu taka opowiedziana na nowo z innego punktu widzenia. Naprawdę jeszcze ta okładka jest przepiękna, też mnie kupiła. Ale oczywiście nie to jest najważniejsze, właśnie ta treść, że tu wiecie, tu Kartagina, potem jakie wydarzenia doprowadziły do założenia Rzymu i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne tło historyczne.
No i dobra, coś nad czym mam ogromną zagwozdkę, czyli Weronika Marczak i Rodzina Monet. Tom, trzeci część, druga właśnie będzie się ukazywać, czyli Perełka. I dlaczego powiedziałam, że to jest dla mnie zagwozdka? Dlatego, że ludzie szaleją na punkcie Weroniki Marczak. Widziałam chyba TikToka, czy coś tam siostra mi wysłała, jak ludzie ostatnio ustawiali się w Warszawie do kolejki, stali w kolejce, żeby właśnie zdobyć autograf Weroniki Marczak. I z dziećmi, ze wszystkich, po prostu na kocach siedzieli, kolejka miała nie wiem ile, po prostu przez cały pasaż handlowy na Marszałkowskiej, jeszcze zawijała na Chmielną, po prostu miałam takie, ja pierdzielę, co w ogóle, i laska, wiecie, idzie i cały czas ci ludzie stoją w tej kolejce i w ogóle. Zresztą też słyszałam, co się działo na targach książki, gdzie po prostu każdy booktuber, bookstagramer, który się wypowiadał o tych targach, po prostu był w szoku, że to było tak, właśnie, że było takie zatrzęsienie ludzi, którzy przyjechali tam specjalnie dla Weroniki Marczak. Więc postanowiłam przeczytać te książki, tym bardziej, że one wyskakują nawet z lodówki. I stwierdziłam właśnie, że czemu by się nie zainteresować tą literaturą. No i właśnie na propos, no mówię, no wychodzi tam właśnie część druga tomu trzeciego. Następnie mamy znowu odświeżenie mitologii greckiej, czyli Klitajmestra, autorstwa Konstancy Kasati. Jest to ogólnie negatywna postać, ale tutaj właśnie jest znowuż historia opowiedziana na nowo i o tym, że po prostu jeżeli nie masz władzy, to zrób wszystko, żeby ją dostać. Dalej mamy książkę, która po prostu jak zobaczyłam okładkę, to miałam taki... Jest to Konfident Krzysztofa Damarackiego. Jest to książka, która jest podpisana już na okładce, Spowiedź Kibola. I mamy właśnie tutaj chłopaka, który oczywiście marzył o swojej przyszłości, chciał zostać prawnikiem i tak dalej, ale zbliżył się do środowiska kibiców w Łodzi. Został schwytany przez policjantów i za dużo im powiedział. I z tego, co tutaj widzę z rekomendacji, jest to książka pełna zwrotów akcji i napięcia i tak dalej, ale też sama ta tematyka o tych kibolach, w sensie, to jest bardzo dziwne środowisko. Chodzi mi o skrajnych tych kibiców oczywiście. I ta książka ukaże się już pod koniec czerwca, ale naprawdę mam ochotę ją przeczytać. Dalej mamy któreś tam już wydanie z Nahora, wydawnictwo MG i właśnie, nie, po prostu wspominam o tej książce, bo często wspominam o tych premierach z wydawnictwa MG. Była też książka Marcela Prusta, ale właśnie jeżeli chodzi o Znachora, to był on kręcony w mojej miejscowości, w której ja się urodziłam. Może kiedyś przeczytam i to jest jakby taki ukłon w stronę mojego sentymentu. Następnie Francis Scott Fitzgerald, Piękni i Przeklęci. I to jest autor książki Wielki Gatsby. I tutaj mam opowieść o dwóch kochankach z elit, którzy po prostu są zatraceni w alkoholu, w pieniądzach, miłości i tak dalej. I w pewnym momencie gdzieś tam dochodzi, wiecie, zaczynają się dziać tragedie w ich życiu, typu właśnie dobra zabawa przechodzi w uzależnienia, w jakieś tam choroby psychiczne i tak dalej. I to jest książka z motywami autobiograficznymi. Właśnie tam doczytałam się, że jest to jakby w tych głównych postaciach, że jest to odbicie lustrzane właśnie małżeństwa Fitzgeraldów. I to już jest kolejna książka, w której są jakieś tam choroby psychiczne, jeżeli chodzi o tego autora. Ale jestem ciekawa tych książek. Zresztą no właśnie fajnie się wydawnictwo Bellona zabrało za wydawanie tych książek. One są wszystkie, jak widzicie, takie... Na podstawie tej możecie zobaczyć, że one właśnie są takie czarne, takie monotematyczne. Nic tam się praktycznie na tej okładce nie dzieje, ale są przez to bardzo ładne i klasyczne. Następnie Ernest Hemingway, Za rzekę w cień drzew. Ja uwielbiam styl Ernesta Hemingwaya, znaczy przeczytałam dwie książki, ale bardzo mi się za to podobały. Uwielbiam jego świat, uwielbiam jego kreowanie rzeczywistości, to jak on właśnie, jakie ma te postaci takie prawdziwe, że to naprawdę to mogłaby być osoba, która siedzi obok was, która z wami rozmawia, nie ma w tym grama sztuczności.
cudo. I mamy tutaj lata 40, mamy oficera, który przeżył pierwszą, drugą wojnę światową i opowiada o tych swoich wszystkich dziejach młodej weneckiej arystokratce. I ta książka ma budowę góry lodowej, czyli wszystko gdzieś tam, ona jest o emocjach, cały czas je odkrywamy i tak dalej. No właśnie Ernest Hemingway, on pisze takie książki, że one z wierzchu są takie, że nic takiego, aż nad to się nie dzieje i gdzieś tam dalej wnikamy w to wszystko i nabiera to dla nas zupełnie innego znaczenia, innego sensu. I według krytyków jest to najsmutniejsza powieść na świecie o najsmutniejszym mieście i najlepsze, co Hemingway kiedykolwiek napisał. Ta książka przez 7 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Timesa. Cóż więcej dodać, koniecznie muszę ją przeczytać. Następnie książka, która bardzo, bardzo, bardzo mnie interesuje, czyli Stella Maris, autorstwa Cormaca McCarthy'ego. Jest to książka o matematyczce i skrzypaczce zarazem, która zgłasza się sama do szpitala psychiatrycznego i ona cierpi na depresję i halucynacje. Nie wiemy, co jest prawdą, co kłamstwem, co tam ona sobie wymyśliła, ale chciałabym Wam przeczytać, co Cormac McCarthy sam napisał o sobie w sumie i o tej książce. Od 50 lat planowałem powieść o kobiecie. Nigdy nie będę wystarczająco kompetentny, by ją napisać, ale w pewnym momencie trzeba spróbować. W ogóle pokora 100%. I ogólnie wiecie, no, ta dziewczyna ma brata, który leży w śpiączce i w ogóle ona nie chce za nic o nim rozmawiać. Wydaje się według opisu, że to jest bardzo, bardzo złożona powieść. I właśnie dalej mamy książkę również Cormaca McCarthy'ego zatytułowaną Pasażer. I uwaga, i jest to książka, która dzieje się 8 lat później. Jakby tamto było w 1972, tutaj mamy 1980 rok i mamy tutaj kierowcę rajdowego z Włoch, który nie może pogodzić się z utratą siostry i śmiercią ojca. I tak właśnie z tego opisu to jest ta sama, w sensie to jest brat tamtej dziewczyny z tej poprzedniej książki Cormaca McCarthy'ego, więc w ogóle fajny zamysł. I właśnie też tutaj muszę Wam przeczytać kawałek opisu. Po latach milczenia wybitny amerykański prozaik, laureat Nagrody Pulitzera i autor Kultowej Drogi powraca z mistrzowską dylogią. Czyli rzeczywiście to, co wiem, bo dopiero teraz jakby przeczytałam dalej to. Pasażer i Stella Maris są jak dwie strony lustra, a prawda jednej powieści zdaje się zaprzeczać prawdziwości drugiej. Wow. Kompletnie mnie rozwalił teraz ten opis, w sensie wiedziałam mniej więcej, o czym jest ta książka, ale wow. Następnie mamy książkę Ellie Fields, Kingdom of Villains. Jest to historia o dziewczynie Fii, która pod wpływem zawarcia przyjaźni z pewnym więźniem postanawia go uwolnić, dała się namówić. Co się okazało, ten przyjaciel był krwiożerczą bestią, no i nie wszystko w ogóle, jakby ona została oszukana i tak dalej. I mamy tutaj napisane ostrzeżenie, że ta książka może wywołać niepokój u niektórych czytelników. Więc może być grubo, skoro jest takie ostrzeżenie. Przejdźmy sobie do przyjemniejszej książki. Będzie znowu wydana książka w tej nowej odsłonie Santy Montefiore, Włoszka z Brooklynu. I część akcji dzieje się tutaj we Włoszech jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. I część właśnie w Nowym Jorku pod koniec lat 70. Więc fajne osadzenie w czasie. I jedyną książkę, którą wybrałam patrząc na to, co w sensie czerwiec jest taki bardzo tematyczny. I wybrałam po prostu jedną książkę z tych wszystkich, która mi się rzuciła w oczy. Jest to książka spod wydawnictwa Mięta, Kwiat paproci i inne legendy słowiańskie. A to dlatego, że darzę ogromnym sentymentem i sympatią książki Katarzyny Bereniki-Miszczuk, właśnie między innymi całej serii Kwiatu paproci, więc stwierdziłam, że ta książka tutaj słusznie będzie reprezentować akurat książki wydawane, tak wiecie, około Nocy Kupały i tak dalej.
Czerwiec jest oczywiście również miesiącem dumy, ale nie zdecydowałam się, żeby Wam tu przedstawić książki z tego gatunku, dlatego że patrząc na to, co było na Empiku, były to same romanse i było tego tyle, że ja po prostu już tak stwierdziłam, dobra, nie będę wchodzić w te wszystkie książki, wybierać z nich jakiejś tam najlepszej. Nie było też autora, którego bym gdzieś tam, który by mi się tam rzucił w oczy, że go znam, kojarzę, czy i te okładki książek wszystkie są bardzo podobne, więc jeżeli macie ochotę na tego typu książki, to serdecznie Was zapraszam na po prostu na stronę Empiku i tego jest od groma mnóstwo. Jeżeli macie ochotę, no to jak najbardziej. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o Noc Kupały. No to tego jest dużo, tak samo w Halloween, jak są książki. Cały czas jakieś, nie wiem, legendy, opowiadania, coś tam, straszne historie. No ale właśnie mówię, Kwiat Paproci i inne legendy słowiańskie tutaj jest wybrany, dlatego że po prostu Katarzyna Berenika Miszczuk i mamy naprawdę dużo, dużo innych autorek, które tutaj współpracowały przy tej książce, między innymi właśnie Aneta Jadowska, Paulina Händel, Marta Kisiel, są to Małgorzata Starosta, są to gdzieś tam autorki, które gdzieś tam, wiecie, chętnie przeczytam, co tam wyszło spod ich pióra. I słuchajcie, kochani, to wszystko. Może nie jest dużo tych premier, ale za to są naprawdę bardzo fajne i warte uwagi. Koniecznie, tak jak mówiłam na samym początku, dajcie znać, na jakie Wy premiery czekacie. I jeszcze, może do jakich książek ja Was zachęciłam, bo też często mi piszecie, że wow, okej, biorę się za to, mój portfel będzie płakał i tak dalej, ale koniecznie dajcie znać, na jakie pozycje się zdecydowaliście. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!